nie takie łatwe pieniądze. Występują. Panie Parker, pan Goldstein na pana czeka. Wiem. Ale teraz? Właśnie. Powiedz, że już idę. Oczywiście. Dziękuję, że przyszedłeś od razu, Brian. Ostatnie miesiące nie były dla firmy łatwe. Konieczne są redukcje. Przykro mi, że tak wyszło, ale wiem, że spadniesz na cztery łapy. Zdjęcia. Sąd upadłościowy. Scenariusz i reżyseria. Pojedziemy do naszego domku? Tata zaraz będzie. Wstąpimy na lody? Zapraszam pana. Nie zgnieć swojej żabki. Tata. Gdzie się podziewasz? Wybacz, trochę się przeciągnęło. Jak poszło spotkanie? Dobrze. Coś nie tak? Mam sporo na głowie. Ale teraz czekacie tydzień za miastem z rodziną. Daleko jesteś? Dyrektor handlowy. Słucham cię. A co do wyjazdu? Nawalasz?
Nie, ale... Od jak dawna był w planach? Od miesięcy. Przepraszam. Cieszyłem się na ten tydzień, ale nie mam wyjścia. Zak ledwie cię widuje. Miałeś uczyć go pływać. Co mu powiem? Nie wiem. Na spotkaniu Goldstein dał nam po grzbiecie. Straciliśmy dwóch klientów. Popędza nas do pracy. Nie wywinę się. Myślisz w ogóle o swojej rodzinie? To nie fair. Robię, co mogę. Najważniejsze ci umyka. Nie zapomnij o darowiźnie na Towarzystwo Walki z Rakiem. Obiecałeś im 25 tysięcy. Wiem. Muszę kończyć. Przykro mi. Kocham cię. Zadzwonimy po przyjeździe. Lody? Sami? To wóz kumpla. Wsiadaj. Nie. No chodź. Będzie git. Jesse? Dziwię się, że nie siedzisz. Ja też. Wyluzuj. Moje nazwisko Parker. Dzwonię w sprawie naboru na stanowisko. Zgadza się. Okay, and is that that's annual? Rocznie? Okay. Hey, Julie, it's Brian. Julie? Yeah. Tu Brian. Słyszałaś? Yeah, I know. Wieści szybko się rozchodzą. Yeah, is he in? Zastałem go. Oh, Tuesday. Będzie we wtorek. Zadzwonię w przyszłym tygodniu. Z panem Danem, proszę.
Ja właśnie w tej sprawie. Moglibyśmy umówić się na lunch w najbliższym czasie? Za godzinę? Ma pan świetną reputację, jest pan zdolny. Na pewno coś pan znajdzie. Nie mogę utrudniać żonie rozdawania pieniędzy. Muszę pędzić. Rozumiem. Dobrze się spotkać. Powodzenia w nowej firmie. Proszę uważać na siebie. Badziewie, nic nie warte. Lepiej daj spokój. A ty lepiej przestań truć, mięczaku. Zawsze mnie przezywasz. Co z Brooke? A co ma być? Rzuciła tego swojego studenta. Rusz głową, Jesse. 2 + 2 = 4. To nadęta pinda. Płytka i oschła. Za to ładna. A ty? Kiedy dorośniesz i się z kimś umówisz? Zdążę. Będziesz długo czekał, jeśli trochę nie przypakujesz. Wyglądasz jak młody szachista. Bill Gates też grał w szachy. Może. Daj sobie z tym spokój. Łatwo ci mówić, paniczyku. Masz. Weź. 200 to więcej niż za to dostaniesz. Weź, proszę cię. Moi starzy są nadziani. Dzięki. Spoko. Dzięki, że oddzwaniasz, Ken. Nie ma sprawy. Mam problem. Będę musiał zmienić skład portfela, by opłacić rachunki. Przy obecnym stanie gospodarki to norma. O jaką sumę chodzi? Powiedzmy, że o 10 tysięcy przez kwartał. No i muszę wpłacić 25 tysięcy na towarzystwo rakowe. Znasz Lien? Czyli 50 tysięcy? Wolałbym mieć do dyspozycji 100 na wszelki wypadek. Sprawdzę. Straciłeś większość aktywów po spadkach Telekorpu. Tak mnie to uderzyło? Jeśli upłynnisz resztę udziałów poniżej cen rynkowych, uzyskasz około 75 tysięcy. Tylko? 10 będzie jutro, ale reszta? 4 miesiące? Jeśli to zrobisz, bank potraktuje cię jako zagrożonego bankructwem i może wystąpić o zabezpieczenie dóbr. Wiem, jak to jest. Zrób, jak ustaliliśmy. Zadzwonię jutro. Wypij drinka na mój koszt. Myślałem o tym. McAllister? Co tam, Gus? Zalegacie z czynszem. Reszta na koniec miesiąca. Pozdrów matkę.
Wcześniej wróciłeś, Jess. Chuck jest spoza miasta. Nastolatki. University College. Jeszcze raz. Też masz zły dzień? Znam cię. Jesteś stąd? Mieszkałem tu kiedyś. Przy piątej. W której szkole się uczyłeś? W liceum Brown, rocznik 91. Pierdzielisz. Ja też. Serio? Jimmy Moretti, tak? Zmieniłeś się. Ty jesteś Parker. To twoja knajpa? Tak. Mały ten świat. Jak leci? Mam trudny dzień. Co jest? Forsa czy kobiety? Nie wyglądasz na piusa, więc jedno z dwojga. Zwolnili mnie dzisiaj. Wyrzucili. Przykro słyszeć. Masz żonę? Nosisz obrączkę, czyli tak. Zgadza się. Jak to zniosła? Nie powiedziałem jej. Na razie. Sprytnie. Bywa gorzej. Mógłbyś mieć alergię na alkohol. Ja stawiam. Zdrowie. Co robisz? Sięgałaś po mój portfel. Brała mój portfel. Mogłem wezwać gliny. Żenada. Muszę mieć na rachunki. Ja je opłacam. Jesse! Trzeba było widzieć minę mojego ojca, gdy pokazałem mu dom na Lakeview. Masz tam chatę? Klasa. Dotąd wyrabiałem się ze spłatą. Zostały mi jakieś 3 miesiące.
A potem to wszystko pierdolnie. Mój stary też zbankrutował. Nic przyjemnego. Wszystkim nam było ciężko w domu. Nie narażę na to swojej rodziny. Nie powiem im. Masakra. Spójrz. Kiedyś stały tam nędzne rudery. Mieszkali tam sami jointiarze i harlejowcy. Nikt groźny. Dziś wszyscy tam wciągają, bankrutują i kurwią się za kasę. To rak, który ciągle się rozrasta. To miasto umiera. Nie chcę czekać, aż zdechnie. Ja wiem. Dobrze mi tu. Masz bogatych starych. Pójdziesz na studia i znajdziesz dobrą pracę. Ty też możesz. Zapłacisz? Są programy. Dla biednych? Nie tylko. Mam inne plany. Już tu idzie. Kto? Tara Ingleford. Co to ma znaczyć? Kochasz się w niej od podstawówki. Wiem. Co jej powiem? Uspokój się. Nie mogę. Wyluzuj. Jak mój wygląd? W porządku. A huch? Gorszy. Już tu jest? Wiesz? Pomogę ci. Masz 500? Mówię ci, jestem goły. Pokaż portfel. Ile tam masz? Dziesięć? Czterdzieści? 300. Pożyczę ci. Mogę wziąć z bankomatu. Uważaj. Hey, Mikey. Mikey? Yeah, it's Jimmy. To ja, Jimmy Moretti. Jimmy Moretti, yeah. All right, listen. Stawiam 500 na Indianę, 8 punktów z Pridu. Yeah, 5 8. 5, 8, Indiana. Got it? Masz? Okay, good. Can I ask you a question, Jimmy? Yeah. Powiedz coś. Postawiłeś moje 500 u Buka? Nie. A co zrobiłeś? Zmieniłem 500 w 5000. Jak to? Musisz wiedzieć, że czego się nie tknę, zawsze jestem do przodu. Gadanie. To prawda. Obejrzyj jutro mecz Indiany. Jeśli nie wygrają 90-82, dam ci 5000 z własnej kieszeni. Z własnej? Dobry biznes. Wchodzę. University College. Towarzystwo Walki z Rakiem. Zbiórka Morrisona. 15 sekund do końca meczu.
Zwód, podanie do Jacksona. Czy to będzie ostatni gwóźdź do trumny? Piękny wsad. Packers zwyciężają 8 punktami. Cześć, Jimmy. Jak leci? Nieźle. A, tak. Serio? A jak? Nie liczyłem na to. Lepiej przelicz. Dziękuję. To ja dziękuję. Przyda ci się. Na pewno, dzięki. Mam spotkanie w banku. Muszę być na chodzie. Daj mi napój. Jestem trochę wczorajszy. Na co wydasz wygraną? Pewnie na opłaty. Odpowiedzialnie. Mógłbym pograć na zakładach, jeśli coś mi podpowiesz. No nie wiem. Dobry cynk rzadko się trafia. Okaże się. Co robisz? Zapisuję ci numer. Może mam więcej niż sądziłem. To na wszelki wypadek. Tak się składa, że mam na oku interes. Naprawdę? Kiedy z 500 zrobiło się 5000, to było miłe uczucie. Tu trzeba wyłożyć 100 tysięcy, ale w niecały tydzień będzie z tego 300. Pojedynczy strzał? Otóż to. Myślimy podobnie. To się czuje. Ale gdybym na tym stracił, byłoby po mnie. Co ci mówiłem? Pamiętam, zawsze jesteś do przodu. Myślisz pewnie, że ten bar nie jest wiele wart. Podoba mi się. Kupiłem go za gotówkę. Zrobiłem biznes i położyłem 350 tysięcy. Nie spłacam rat. Robi wrażenie. Powinno. W tym biznesie potrzebny jest duży wkład. Prowadzę knajpę i jeszcze nie odłożyłem właściwej kwoty. Ty ją masz. Wszystko rozumiem, ale prawda jest taka, że mnie na to nie stać. Jasne. Muszę mieć 100 tysięcy. Dam je komu trzeba. A po tygodniu oddam ci 3 razy więcej. Ręczę. Gwarantujesz mi zysk? Oddam ci połowę udziałów w knajpie, jeśli interes nie wypali. Tyle, że nic takiego się nie zdarzy. Sama działka warta jest co najmniej 300 tysięcy. Kiedy wraca rodzina? Za tydzień? Co im powiesz? Co to za biznes? Import, eksport. Przychodzi dostawa. Po tygodniu pchamy ją dalej. Nasz produkt jest lepszy i tańszy niż u konkurencji. Popyt jest zawsze. Zaczynamy od detalu, potem rozwijamy się, gdy tylko ludzie złapią smak.
Orse, na pewno potrafisz uprać. Daj mi tydzień. Cześć. Jak leci? Dobrze. Jak poszło wczoraj? Jaka była? Boska. Zuch. To dziś? Co zamierzasz? Pożyć tak, jak na to zasługuje, a nie jak tu. Masz forsę na podróż? Wsiądę w autobus i zobaczy się. Słaby plan. Taki mi wystarczy. Potrzebujesz forsy i fury. Skręcimy ci coś ten ostatni raz. Chcę zacząć od początku. Nie chcę na koniec kraść samochodu. Ja to zrobię. Akurat. Mówię poważnie. Pilnuj kasy. Jest w dobrych rękach. Mam nadzieję. Na razie. Mam fundusze, o których mówiliśmy. Nie, ty przyjedź. Może w samochodzie? Dodge Dart z 71, czarny. Dobra? Zaczekaj. Jest w środku. Skąd mam odebrać towar? Jest.
To ten. Co teraz? Zostawmy go. Lepiej odstawić. Przecież go ukradłeś. Zamierzałem zwrócić. Zapomnijmy o tym. Gliny same go znajdą. Zmienisz koło w 5 minut. Nie będę sobie brudził rąk. Zależy ci? To nie żarty. Nie robię takich rzeczy. Zmień koło. Zawiozę cię, dokąd zechcesz. Nie ma zapasówki. Co to za walizka? Jesse! Cześć. Jimmy? Co się dzieje? Kiedy wychodziłeś z baru, zauważyłeś coś dziwnego? Nie. A co? Pytam tylko tak. Zabezpieczam się. Co masz na myśli? Odezwę się wkrótce. Chodź. Goldstein. Ty chuju.
Nie mogę teraz odebrać. Jeśli chcesz coś sprzedać, to spadaj. To Brian. Jak nasze sprawy? Zadzwoń w wolnej chwili. 100 tysięcy. Co teraz? Nie wiem. Niesamowite. To nas ustawi. Odłóż. Nie wydamy tego. Nie? Tacy, którzy zostawiają 100 tysięcy w otwartym aucie, zastrzelą cię bez mrugnięcia okiem. Wpadło ci kiedyś w ręce tyle forsy? Nigdy. Potrzebujemy jej. Trochę wydamy. Bądź czujny. Jeśli podniesie się szum, pozbędziemy się tego. Zabawmy się. Odbierz Jimmy. Hey, this is Jimmy. Can't get to the phone right now. I'm trying to sell something. Kurwa. Pokaż forsę. Zrób groźną minę. Groźną. Ten telefon jest lepszy. Proszę podjechać. Dzięki. Brian, nastraszyłeś mnie. Wybierasz się dokądś? Miałem do ciebie zadzwonić. Nagrałem ci się kilka razy. Wiesz, jak to czasem bywa. Co ci się stało w twarz? Spadłem ze schodów. Można się zabić na tych gumowych podeszwach. Napijesz się? There you go, buddy. Trzymaj. So how'd it go? Jak poszło? Fine. Dobrze. Fine. Tak? Nie pijesz? Powiesz mi, co się stało? Nic. Pojawiły się drobne przeszkody.
Co ty gadasz? Będzie dobrze. Zajmę się tym. Spokojnie. Idę się odlać. Jak jest w Baltimore o tej porze roku? To zapadła dziura. Mam tam interes. Interes? A co z naszym? Co ma być? Co to kurwa ma być? Gadaj. Mam długi. Niedługo przyjedzie moja żona. Co jest grane? Będzie dobrze. Wrócę za kilka dni. Wyluzuj. Kilka dni już minęło. Gdzie forsa? Cofnij się, kurwa. Cofnij się. To nie miało się tak skończyć. Dałem ci wszystko, co mam. Nie zostało mi już nic. Co mam powiedzieć? Forsy nie ma. Znikła razem z samochodem. Kontrahent myśli, że go wystawiłem, ale ja to wyjaśnię. Zaufaj mi. I wyluzuj. Zamierzałeś się zwiać z miasta? Na dobre? Brian, wszystko się ułoży. Nie wierzę ci, kurwa. Co to ma być? Wciskasz mi kit. Zrobiłbyś to samo na moim miejscu. Powiedz, o co chodzi. Z nimi nie ma żartów. Są groźni. Dałeś kurewskie 100 tysięcy komuś, kogo nie znasz? Nie wiem, kto zabrał forsę. Miałem ją dać facetowi, który przemyca narkotyki z Ameryki Południowej. Nie znam nazwiska. Dobrze się kryje i robi, co chce. To groźny typ. Zabije mnie. Jak to? Słyszałem o nim. Słyszałeś? Co konkretnie? Koleś, który chciał go naciąć, żałował, że się nie powiesił, więc skończ pierdolić, bo nic nie wiesz. Sam skończ.
nie gap się. Przestań się, kurwa, gapić. Bierz i zmiataj. Dobrze pan się czuje? Tak. Proszę wyłączyć silnik i wyjść z samochodu. Proszę tu stanąć. Pan pozwoli. Niech zgadnę. Od Riley'a? Proszę? Wypożyczalnia Riley'a przy czwartej? Zgadza się. Mamy ich na oku. Wypożyczają uszkodzone pojazdy i przerzucają koszt napraw na klientów. Sukinsyn, tu wyłazi rdza. Niech pan się nie da naciągnąć. Będę uważał. To tania firma. Dziękuję za ostrzeżenie. Co pan tu robi? Mam marny dzień. Musiałem przystanąć. Los się odmieni. Mam nadzieję. Proszę na siebie uważać. Dziękuję. Życzę spokojnej głowy. Wzajemnie.
Czego chcesz? Kochanie? Co u ciebie? W porządku. Przepraszam za swoje zachowanie. Ja ciebie też. Kocham cię. I ja ciebie kocham. Naprawdę. Coś nie tak? Po prostu tęsknię za wami. A my za tobą. Powiedz synowi dobranoc. Cały dzień mówił o tobie. Daj mi go. Powiesz tacie dobranoc? Kocham cię, tato. Też cię kocham, maluchu. Zobaczymy się niedługo. Obiecuję. Daj mamę. So cute. Słodziak. Pęka mi serce. Co to? Nic nie słyszę. Pewnie słaby sygnał. Nie martw się. Kiedy wczoraj się kładłam, żałowałam, że nie możesz mnie przytulić. Czyj to telefon? Muszę kończyć. Bardzo, bardzo cię kocham. Dobranoc. Pani dzwoniła w sprawie Dodge'a. Ma pan $100? Oby tak. Can I see some ID? Dokumenty? Nice try. Nic z tego. O ja. Dziękujemy. Siebie. Jesteśmy w cholerę bogaci. Zrobisz to? Co? Ciągle gapisz się w telefon. Zadzwoń. Ciekawe, co będzie. A jeśli komórka jest w aucie? Wychodzi z ciebie mięczak.
Kto mówi? Słyszysz mnie? Ktoś odebrał? Kim jesteś? A ty? Zabrałeś mi coś. Gdzie Forsa? Wie. Rozłącz się. Czego chcesz? Oddaj Forsę. Całą. Skąd wiesz, że ją mamy? Wiem, że tak. Należało się tego pozbyć. Spokojnie. Przecież on gówno o tobie wie. Ma tylko twój numer. Wyrzuć telefon i tyle. Co? O nie. Znajdę was. Słucham. Wejdźcie. Tędy. Do kuchni. Gdzie jest reszta? Jest jakieś 55 tysięcy. Oprócz auta za 40, co sobie kupiłeś? Elektronikę, ciuchy. A ty? To samo. Wszystko zwróćcie. Bo co? Dlaczego? Masz paragony? Powiem ci coś. Hardy jesteś. Masz paragony? W domu. A ty? Mogę przynieść. Czyli nie ma sprawy. Weź to pudełko. Idziemy.
Hello. So you got a kid, huh? Masz dzieciaka? Hello. Hello. Też pętasz go łańcuchem? Nieodebrane połączenie, numer prywatny. Podaj mi numer kolegi. Nie pamiętam. Znów chcesz się w to bawić? Ostrzegam cię ostatni raz. Jaki ma numer? Jak ci idzie? Zwrotu laptopów też nie chcą przyjąć. Przekonaj ich. Powiedz, że matka choruje, a ojciec stracił pracę. A samochód? Objadę sklepy i wtedy go zwrócę. Zrób to. Nie wkurwiaj mnie. Musisz oddać tę forsę? Nie mamy o czym gadać. Nie znamy się i niech tak zostanie, więc się zamknij. Mam złe przeczucia. Coś mi się nie podobało. Jestem kurwa głupi. Zawsze się w coś pakuję. Sam jestem sobie winien. Nie wyglądasz na takiego. Jakiego? Na dealera. Nie masz pojęcia, o co tu chodzi. Kiedy ukradliście samochód, duży narkotykowy interes wziął w łeb. Za kilka godzin pewnie będę już martwy. I co zrobisz? Gdybym miał jakiś pomysł, nie siedziałbym tutaj. Nie wiem. Uczysz się? Już nie. Ukończyłeś szkołę? Rzuciłem. Masz plany? Wyjadę. To wszystko? A co tu planować? Znajdę pracę i się okaże. Gdy byłem młody, moi rodzice stracili wszystko. To będzie historia o tym, jak pokonałeś przeciwności, by stać się mieszkańcem bogatego przedmieścia za pożyczone pieniądze? Nie. Ale byłem w twojej sytuacji i nie miał kto mi doradzić. Byłeś w takiej sytuacji? Jak to?
Też uciekłem z domu. Podróżowałem stopem po kraju w poszukiwaniu nowego życia. Zjebałem sprawę. Do czego zmierzasz? Chcę powiedzieć, że w życiu nie chodzi o to, co masz. Ważne, by być szczęśliwym. I choć to brzmi jak banał, zachowywać się porządnie. Porządnie? I trzymać dzieci w łańcuchach? Śmieszne. Marzysz o czymś? Numer prywatny? Jak to? Oby twój koleżka odebrał. Czemu cię tu nie ma? W Bergman Clothes też nie przyjmują zwrotów. Pieprzyć ciuchy. A samochód? Do zwrotu takiej sumy potrzebna jest autoryzacja. Nie mają tyle w kasie. Załatw autoryzację, odbierz forsę i wracaj. Nie przyjęli mu wozu? Chcę prowadzić firmę. Pytałeś o marzenia. Mam dużo na głowie. Straciłem zainteresowanie. Baw się w grzecznego zakładnika i siedź cicho. Co ja narobiłem? Tęsknię za tobą. O Boże. Przepraszam. Głupio się zachowałem. Jak twoje plany? Jaki biznes ci się marzy? Chcę założyć firmę i robić coś fajnego. Nieźle. Na początek. A jeśli mi się nie uda? Strach jest. Ale pracą można osiągnąć wszystko. Słyszałeś? Co jest? Mamy gości. Uciekaj stąd. Shit.
Uważaj, drzwi. Za mną. Są wszędzie. Do przodu. Drugie drzwi w lewo. Idź. Ile masz garaży? Więcej niż trzeba. Na górze są drzwi. Wyjdziesz na podjazd i będziesz wolny. A ty? Zmiataj. Co się stało? Trzeba wezwać gliny. Co się stało? Jeśli mu nie pomożemy, zginie. To jeden z nich. Wcale nie. Chodź. Co to za jedni? Jadą za nami. Jedź. No jedź. Dokąd? Skręć w prawo. Pod górkę. Co dalej? Wycofaj. Podnieście go. Zajrzyj. Oni nie mają z tym nic wspólnego. To wszystko moja wina. Nic nie wiedzą. Zaszło nieporozumienie. Oddałem towar i blisko połowę pieniędzy. Proszę, zostaw moją rodzinę. Czego wy, kurwa, ode mnie chcecie? Po co za mną jeździcie i robicie mi zdjęcia?
Co tu robią te dzieciaki? Jesteście cali? Tak. Bili was? Nie. Skontaktował się ze mną twój wspólnik. Czyli Jimmy? Twój wspólnik miał zainwestować w jedną z moich operacji. Dlaczego do tego nie doszło? Wypuść dzieciaki. To nie ich sprawa. Ukradli walizkę z moją forsą, więc owszem. Obnosili się z nią na oczach całego świata i mojej konkurencji, więc mają z tym kurewsko wiele wspólnego. Nie wiedzieli, czyja to forsa. Zamknij się, bo dostaniesz kulkę. Zrobił się z tego niezły bajzel. Jak mówiłem, zdobędę i oddam resztę. Noszę 25 tysięcy w kieszeni. Mam w dupie twoje drobne. Więc po co to? Odzyskałeś towar. Bo mnie wystawiliście. Mnie nikt nie oszuka. To była pomyłka. Zamknij ryj. Myśleliście, że możecie mnie wydymać. I że ujdzie wam na sucho. I jak teraz wyglądam? Mógłbym was wrzucić do dołu na pustyni i mieć to z głowy. Sam, spokojnie. Zrobimy tak. Jeden z was wyjdzie stąd i nigdy nie piśnie ani słowa. Drugi zastąpi tego gnojka Jimmy'ego i zacznie pracę dla mnie. Trzeci posłuży za przykład. Co masz na myśli? Jesteś bystry, Parker. Domyśl się. Samolot startuje za 2 minuty. Tyle macie na decyzję. Co teraz? Musi być jakieś wyjście. Chodźcie tu obaj. Posłuchajcie. Obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Zwiejemy? I tak nas znajdą. Nawet gdybyśmy wyrwali się tym przy wyjściu, szukaliby aż do skutku. Dał nam wybór. Nie mamy wyboru. Weź się w garść sam. Zdecydowaliście? Tak. On wychodzi, dobrze? Jedno słowo i zginie z rodziną. To dobry dzieciak. Nic nie powie. Proszę. Spieprzaj. No idź. Co z tobą? Wyjdź. Nie mogę. Idź już. Wypierdalaj. Dziękuję.
Zaginiony. Jimmy? Scenariusz i reżyseria. Wystąpili. Zdjęcia. Muzyka. Udźwiękowienie wersji polskiej studio Big Beat Production. Tekst Marcin Leśniewski. Czytał Jacek Słobieszczański.